finał programu Sanatorium Miłości 6 coraz bliżej, ale to absolutnie nie oznacza, że emocje związane z show opadają. Wręcz przeciwnie, są kuracjusze, obok których widzowie nie są w stanie przejść obojętnie. Jedną z takich osób z całą pewnością jest Małgorzata, której wypowiedzi i zachowanie doprowadza wielu fanów Sanatorium Miłości do białej gorączki. Słusznie, teraz w obronie seniorki stanęła osoba, która doskonale wie, co to znaczy hejt ze strony widzów, czyli Anita Nowicka z Pięciu. Edycji Sanatorium Miłości, kim jest Małgorzata z Sanatorium Miłości 6? Małgorzata pochodzi z Sobótki i jest jedną z gwiazd programu Sanatorium Miłości 6. Największą pasją Małgorzaty jest gotowanie. Mimo, że pracowała wcześniej jako laborantka, od 10 lat wraz z rodziną prowadzi słynną restaurację w rodzinnej Sobótce, gdzie, jak podkreśla, serwują najlepszego pstrąga na Śląsku. Małgorzata przyrządza go osobiście, Małgorzata czuje się młoda, uwielbia imprezować, a podczas spotkań jest duszą towarzystwa. Mówi, że jest flirciarą i pozytywną wariatką, jej znajomi przewidują, że w programie rozwali system. Sanatorium Miłości, chciałaby znaleźć drugą połówkę, bo czuje się samotna. Znajomi przychodzą do niej po porady, pomoc, a ona sama nie ma do kogo udać się po wsparcie. Małgorzata kontra Andrzej, znajomi Małgorzaty podejrzewali, że kobieta rozwali system w Sanatorium Miłości 6 i poniekąd mieli rację. Powiedzieć, że Małgorzata namieszała, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Jej konflikt z Andrzejem, który rozpoczął się od flirtu i koleżeńskiego wyznania kocham cię, przerodziło się w prawdziwą wojnę, w której Małgorzata zapragnęła wgnieść Andrzeja w ziemię. O ile widzowie początkowo rozumieli jej gniew i irytację, tak w kolejnych odcinkach było już tylko gorzej. Na Małgorzatę spadła ogromna lawina krytyki. W komentarzach czytaliśmy, pani Gosiu, inteligencją to pani dorównuje co najwyżej Gosi Magical. Już w pierwszym odcinku można było wywnioskować, co z pani za ziółko, uśmiechnięta twarz w okularach przeciwsłonecznych. Dziwię się, że potencjalni kandydaci do programu nie mają wcześniej jakichś rozmów z psychologiem czy psychiatrą. Być może udałoby się uniknąć później niepotrzebnych kontrowersji czy nieporozumień między uczestnikami programu. Gosia jak nastolatka, do każdego a potem kręci dramy zamiast pokazać trochę honoru. Sorry, ale ta Gosia jest makabryczna, najgorszy sezon, wstyd mi, jako kobieta, oglądać zachowanie Gosi, Zenada na całą Polskę. Zero godności, zero mądrości i inteligencji, zero kobiecości, żadnego wyczucia, jak ona życie przeżyła, weszłaby na tych pseudo chłopów jakby mogła, wstyd i żenada. Teraz w obronie Małgorzaty stanęła Anita Nowicka z Sanatorium Miłości 5, która niemal po każdym odcinku swojej edycji mierzyła się z krytyką widzów. Seniorka napisała, droga Małgosiu, trzymaj się, zostały tylko 4 odcinki do końca. Widząc hejt, jaki się na ciebie wylewa, wyobrażam sobie, co czujesz.
Miałam podobnie strach, żeby pojawić się w miejscach publicznych podczas emisji programu połączony ze stanem depresyjnym, a jednocześnie zaskoczenie ludzi, którzy mnie poznali na żywo, że tak źle zostałam przestafajona w TAF. Jesteś wspaniałą, silną kobietą, która dobrze bawiła się w programie i dała z siebie wszystko, żeby coś się działo.